No i czekaliśmy na ten start, tak jak żeś to pięknie ujął, stęskniliśmy się za tobą, Ewa. Stęskniliśmy się za Ewą Swobodą, ona za chwilę odsłoni nam nieco siebie. Będziemy mieli okazję zobaczyć ją w tym pierwszym starcie. Przypomniałeś jej rekord życiowy. Oczywiście robi wrażenie, jest imponujący, jest niesamowity. Czego możemy się spodziewać? Trudno powiedzieć. Myślę, że rezultaty w granicach 7:20 byłyby idealne. Dobrze Ewa zaczęła i ona jest na czele. Ona to wygra. Spoglądamy na zegar. No coś niesamowitego! 7:05 to się nazywa inauguracja sezonu. No to jest wejście smoka, to jest wejście tygrysicy. 7:04 rekord Polski Ewy Swobody. Ależ nam się zaczęły te zawody. Ja tutaj opowiadam o jakichś rezultatach w granicach 7:20. Dajmy jej czas, poczekajmy, zobaczmy. To, co ona zrobiła, ona jest niesamowite. Tak długo czekała, że ona nie ma czasu na rozgrzewki. No spokojnie, weźmy głęboki oddech. Pierwszy bieg Ewy Swobody. Fenomenalny, szybki, idealny. Ona złapała przecież przed Mistrzostwami Europy COVID w Toruniu, tymi halowymi. Tam była jedną z kandydatek do medalu. Później trudny ten sezon letni. No i tak jak powiedziałeś pięknie przed chwilą, jesteśmy za nią stęsknieni. Wystartowała, nie zaspała w ogóle po starcie. Ona zawsze czekała nieco w blokach, od początku mocno, właściwie w pięknym rytmie. Taka poezja, ręce pracują, nogi idealnie tutaj na tej końcówce też, właściwie bez utraty prędkości chyba w ogóle. No i ten rezultat, 7:04, niesamowite otwarcie tego sezonu Ewy Swobody. Ona nie wierzy chyba sama, my też nie wierzymy. No coś pięknego, będzie jeszcze miała okazję, żeby w to uwierzyć, przecież pobiegnie tutaj w wielkim finale. Ja wspominałem, że jej się tutaj dobrze biega, bo ona tutaj zazwyczaj ten sezon zaczynała, zazwyczaj wygrywała, ale to były rezultaty na poziomie 7:20, 7:22. Ale powiedziała, mówiła o tym w mediach społecznościowych, w takim krótkim nagraniu, które zaprezentowała. Jestem zdrowa i jestem gotowa. Wiemy, że sportowcy często tak mówią, ale Ewa Swoboda nie rzuca słów na wiatr. Czasami warto czekać. Sezon, dwa, nawet trzy. Liczy się konsekwencja. I ona tutaj dzisiaj zapłaciła. Fenomenalny ten rezultat. Rekord życiowy, oczywiście rekord Polski. 7:04. Proszę Państwa, żeby może oczywiście trochę powiedzieć o tym wyniku. To jest rezultat, który gwarantuje właściwie na wielkich imprezach medale. Ciekaw jestem, jak to wygląda, jeśli chodzi o najlepszy wynik na świecie. Tutaj szybko szukamy, no bo Ewa Swoboda też ma w tym momencie najlepszy wynik na świecie, tak? Bo wszystko się zgadza. 7:07 Mikaja Brisco do tej pory. Wspominaliśmy ten wynik i tak z lekkim dystansem mówiliśmy, że tak, że to jest ten wynik rekordowy Ewy, ale pewnie troszeczkę będziemy musieli dłużej poczekać, aż ten wynik zostanie zmieciony z list światowych, a on został przez Ewę zdmuchnięty. Zakładamy, że tutaj będzie wyścig Ewy z czasem. Dokładnie tak. One woman show, chciałoby się powiedzieć, i tak pewnie będzie. Pytanie, co można z tego urwać? W tym biegu eliminacyjnym Ewa dobrze wystartowała, ale to przecież były eliminacje. Zawsze te biegi finałowe to jest takie rozgrzanie, to jest zupełnie inne podejście. Tu naprawdę może się sporo wydarzyć. No pomarzmy trochę, może się uda, może będzie złamana granica 7 sekund. Ewa poprosiła o ciszę, zatem my także milkniemy i ściskamy kciuki za rekordzistkę Polski z czasem 7:04. Tor czwarty, Ewa Swoboda świetnie to zaczęła, ona oczywiście tutaj na czele i patrzymy na Ewę, patrzymy na zegar. 6:99! Czekamy to jest na potwierdzenie, po prostu. Miał być szok, no i pytanie, czy pozostaniemy w tym szoku? Ewa na pewno nie dowierza. 7:00! Ale to jest niesamowite! No tak myślę sobie, żebym mógł ten zegar zatrzymać się nieco szybciej. Tą szóstkę z przodu zostawić. Ale to przecież nie ma znaczenia. Lech Leszczyński przytula Ewę Swobodę. Prezes tutaj Łódzkiego Związku Lekkiej Atletyki, organizator, jeden z organizatorów tej imprezy, ale Ewa nie wierzy, nikt nie wierzy. Przed chwilą powiedzieliśmy, pomaszmy trochę, ale to już jest rzeczywistość, to już nie są marzenia, absolutnie, to jest fakt. Ależ Ewa ona Swoboda rzuca.
wyzwanie swoim konkurentkom i od razu przypomnijmy jeszcze raz, jak wiele trudu, jak wiele wyrzeczeń i on to wszystko kosztowało. Oglądaliśmy ją zapłakaną w poprzednim sezonie jesienią, gdy ona cierpiała. Teraz Ewa Swoboda płacze ze szczęścia. Ależ ona to zrobiła zupełnie bez zawahania. Fenomenalny start, nisko na początku, pierwsze 30 metrów, jak taki samolot, jak jumbo jet się rozpędzała, później się wyprostowała w tej drugiej części dystansu i to, co mówiliśmy w tym biegu eliminacyjnym, do końca mocno utrzymany rytm, ależ ona jest mocna, tutaj właściwie nie ma żadnego drgnięcia, ani na jedną stronę, ani na drugą stronę, no idzie w linii, po prostu idealnie. 6,99 wyskoczyło, 7,00 zostaje i to jest coś niesamowitego. Czekamy na Belgrad, czekamy na Mistrzostwa Świata. Długie i bolesne miesiące za mną, ale jestem gotowa, powiedziała wszystkie mięśnie na czele z tym sławetnym rozcięgnem, które było, które szwankowało. Grzecznie ze mną współpracują. Bije brawo, Piotr kłania Lisek. Się, nie wierzy także Piotr Lisek, ale mamy potwierdzenie na papierze, jakby ktoś wątpił. Ewa Swoboda z nowym rekordem Polski. Drugi rekord Polski tutaj dzisiaj w Łodzi podczas meetingu Orlen Cup.